Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, panie Piotrze. Odpowiadam na pytanie. Co stuka w silniku na wolnych obrotach od czasu remontu w Subaru pana Piotra? 1. Stworzenie tłoków. 1. Stworzenie tłoków. 2. Pierścienie zaworowe. 3. Coś innego. Co stuka w silniku na wolnych obrotach od czasu remontu w Subaru pana Piotra? 1. Stworzenie tłoków. 2. Pierścienie zaworowe. 3. Coś innego. Co stuka? Czy są to czy jest to stworzenie tłoków? Stworzenie tłoków. Czy jest to stworzenie tłoków? Nie, raczej nie. Pierścienie zaworowe. Coś innego. Panie Piotrze, jeżeli chodzi o stworzenie tłoków, nie wydaje mi się, bo to jest karta rada, odejść od tego pytania, albo od tej opcji, tak? Co jest na tak dziesiątka buław? To jest taka karta ciężkości, przemęczenia, tak? Już nie mam siły, tak? Ale wydaje mi się, że to karta po prostu sugeruje, że to już pan jakby nie ma siły, tak? Na te wszystkie... na te wszystkie jakby przeszkody, tak? Co jest na nie karta rycerza kielichów? Ja bym powiedziała, że stworzenie tłoków to trzeba być na uwadze, ale jeszcze za jakiś czas to może się uaktywnić, niestety. Bo karta rada to jest ósemka kielichów. Odejście, tak? Odejdź od tego, odejdź od tej opcji, to nie to. Natomiast rycerz kielichów w negatywie, no mi osobiście, dla mnie to oznacza, że teraz nie, ale niestety za jakiś czas, no prawdopodobnie będzie trzeba do tego powrócić, tak? Czyli proszę mieć na uwadze, że tłoki, tak, no niestety tutaj mogą ulec jakiemuś no uszkodzeniu, zepsuciu, tak, coś z nim może być nie tak. Stworzenie tłoków, niestety, no nie teraz, ale za jakiś czas, no najprawdopodobniej wystąpi, tak, mieć na uwadze. Jeżeli chodzi o pierścienie zaworowe, tutaj bym powiedziała, że to jest niestety to, pierścienie zaworowe, gdyż to jest ta karta diabła. Diabeł, no nie jest dobrą kartą, jak mówię o wszelkich toksycznych relacjach, o jakichś takich negatywach typu nałogi, uzależnienia, o generalnie złej energetyce, tak? No niezbyt dobrej. Także tutaj rzeczywiście może być jakieś takie zadiablenie, tak? Czyli pierścienie zaworowe, zaraz jeszcze dopytam, ale tak, tutaj rzeczywiście to może być, co jest na nie karta drzewka życia i to jest stop. Karta blokady, tak? Blokada, stop. Natomiast tutaj coś może być właśnie zablokowane. Niestety może być tutaj coś zablokowane. Coś z tymi pierścieniami zaworowymi może być rzeczywiście, bo tutaj karta rada, król monet, no to jest generalnie bardzo dobra karta stabilnego mężczyzny, tak? Pieniędzmi, jest zadowolonego z siebie, natomiast czuję, że to rzeczywiście mogą być pierścienie zaworowe i tutaj ten król monet niestety oznacza, że trzeba będzie troszeczkę pieniędzy jeszcze wyłożyć, ale spokojnie, zaraz zobaczymy. I coś innego. Powiem tak, co jest na tak? Ósemka
monet. I to jest takie ulepszanie czegoś, takie spokojne sprawdzanie, doszlifowywanie, tak? Czyli generalnie, no bardzo mi przykro, ale Panie Piotrze, cały jakby samochód należałoby przejrzeć, tak? No niestety, należałoby przejrzeć, bo coś rzeczywiście może tutaj być, tak? Jeszcze, coś jeszcze, tak? Należałoby, no, dokładny przegląd, tak? Co jest na nie rydwan? I ta karta ewidentnie mówi, żeby pedału gazu to w ogóle najlepiej nie włączać, nie naciskać praktycznie wcale, nie pędzić, tak? Tutaj też jest karta często mandatów. Jeżeli mi się ukazuje rydwan w negatywie, to bardzo często mi to mówi o jakichś takich problemach, ale związanych właśnie z na przykład przekroczeniem prędkości, z mandatami, to proszę mieć na uwadze. Ale też dla własnego bezpieczeństwa i karta cesarz, czyli no cesarz też jest bardzo dobrą kartą, ale tutaj akurat mi mówi, że no trzeba by było przejąć po prostu odpowiedzialność za ten samochód rzeczywiście, bo być właśnie takim cesarzem, tak? Czyli dokonać, przetransformować z tego, co jest teraz, na taką stabilizację. Czyli trzeba by było to w to po prostu, no niestety, zainwestować trochę czasu, energii i pieniążków, ale no to jest konieczne. I zaraz jeszcze zobaczymy, tak, czy... No co z tym silnikiem, tak? Czy silnik jeszcze... może tak. Czy silnik... Subaru Pana Piotra będzie mu jeszcze przez długi czas służył. Czy silnik Subaru Pana Piotra będzie mu jeszcze przez długi czas służył? Czy silnik Pana Piotra będzie mu jeszcze służył przez długi czas w Subaru? Tłumaczę. Powiem tak, tutaj zwróciłabym uwagę, dopytałam i koniecznie, tak, pierścienie zaworowe. Dlaczego? Dlatego, że tutaj widzę piątka mieczy, to jest karta kłamstwa. Tutaj rzeczywiście jakby, to jest tak, jakby silnik po prostu Pana okłamywał, tak? Naprawdę tak jest. Po prostu wydaje się, że to jest coś innego, a w rzeczywistości przyczyną jest kompletnie inny element, a skutkiem ten, co my myślimy, że jest przyczyną, tak? Co jest na tak? Czy silnik będzie długo służył, było pytanie, tak? Co jest na tak? Siódemka monet oznacza no, takie zatrzymanie, tak? Poczekaj. Poczekaj, a zobaczysz, tak? Na takiej zasadzie. Jakby to nie jest zła karta. Tylko to jest karta mówiąca o tym, że należy wstrzymać się, tak, z jakby odpowiedzią, bo to wszystko się okaże jakby w trakcie, tak, i jest zależne jakby od karty rady. A karta rada, to jest piątka mieczy, nie daj się okłamać. Nie daj się okłamać tym silnikiem, bo on coś szwankuje, tak, silnik nas okłamuje. Co jest na nie szóstka mieczy, czyli oddalenie, tak, powiem tak, trzeba uważać na ten silnik, bo tam ewidentnie coś jest, no nie tak. W negatywie szóstka mieczy mówi o tym, aby nie udawać się też w dalekie podróże. Oraz mówi w takim sensie też metaforycznym, aby nie oddalać się od tego pytania, czyli nie lekceważyć tego, że silnik nas okłamuje, tak? Tutaj dołożyłam sobie karty i rzeczywiście, to jest karta jakby wyborów, tak?
czy oddaje do przeglądu, czy nie. No ale tutaj jest karta już zwycięstwa, tak jednak oddaje. Tutaj do szlifowywania czegoś, tu jest znowu jakaś karta zatrzymania, lęków, tutaj przekonywania do czegoś. No i ostatecznie jest, tak, ten paść buław, taka szansa. Natomiast, no bardzo mi przykro, Panie Piotrze, ale dla własnego bezpieczeństwa bardzo serdecznie proszę, żeby Pan zwrócił uwagę na ten silnik, po prostu najlepiej oddać na, no, pełny przegląd, tak, bo niebezpieczeństwo jakby jakieś tam istnieje i żeby silnik służył długo, no to należy go wyleczyć po prostu, tak. Powiem tak, według mnie i według kart oczywiście, tak, są to pierścienie zaworowe i może być niestety ta awaria, więc należy jej zapobiec, tak? Oddać do mechanika, naprawdę oddać do mechanika, a zapobiegnie Pan awarii, bo silnik daje po prostu jakby kłamliwe tutaj skutki, tak? No bardzo mi przykro, ale lepiej zapobiegać niż leczyć. Dziękuję Panu bardzo, bardzo serdecznie. Życzę powodzenia, życzę wszystkiego, co najlepsze. Dziękuję bardzo za zaufanie. Do usłyszenia, do zobaczenia.